18-latek może już głosować, kupować legalnie alkohol, ma dowód osobisty. Czy to nie jest dobry moment, żeby powiedzieć jemu goodbye, do widzenia? Jak najbardziej. Jest to jak najlepszy moment. Nie, naprawdę. Absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie młody człowiek, który kończy 18 lat, jest pełnoletni, ale nie jest dorosły. Ja jestem tego zdania, że no, powinno się wyrzucać swojego, wyganiać na siłę z domu, bo jeżeli chce sam mieszkać i tak dalej. Ale no mówię, ja też mam syna 24 lata i 20. Mhm. Mieszkają ze mną. No, syn starszy skończył dopiero studia, wrócił do domu i mieszka, pracuje. Wrócił do domu? Tak. A był moment, że się wyprowadził? No studiował, no to wiadomo, siłą rzeczy było poza miejscem zamieszkania. Nie? I nie chciał potem dalej mieszkać sam. Po co ma wynajmować sobie gdzieś tam mieszkanie, generować koszty niepotrzebne? Gdzie ma miejsce w domu? Nie ukrywam, że dla mnie też jest dobre, bo pomaga mi. Ja bym dzisiaj nie przyjechała, gdyby nie on, bo mam jeszcze 6-latkę. Ja mam dwie córki, 17-18 lat. Nawet je wczoraj o to zapytałam, dziewczyny, jak sądzicie? I mówią, mama, no ja to tak 22, ja to tak 24, a dłużej? Nie, no co ty, mama, dłużej nie, życie jest za piękne, żebyśmy... Ale dlaczego nie chciałyby być pod waszym dachem? Chcą być niezależne. Nie powiedziały, że nie chciałyby być, natomiast powiedziały, mamo, my już czujemy, że mamy swoją przestrzeń. Budujemy swoją przestrzeń. Zresztą widzę, jak bardzo w przeciągu ostatnich 2 lat zmieniają się nasze relacje. One są cały czas cudowne. Natomiast nas w ich życiu jest z każdym miesiącem coraz mniej. Coraz więcej jest rówieśników, coraz więcej jest przyjaźni, coraz więcej jest tego bycia na zewnątrz. Więc to jest chyba takie naturalne wychodzenie na zewnątrz i czerpanie z kolejnych przywilejów bycia dorosłym i dojrzałym. My po to uczymy dziecko, jak żyć, żeby dać w pewnym momencie tą przestrzeń, o której mówi Ania, tak? I jeżeli kształcimy dziecko, które sobie świetnie radzi, które ma jakieś plany, marzenia i uwaga, one niekoniecznie są spójne z nami, tak, to pamiętajcie, to jest inna osobowość.